słuchajcie, możemy już zasiadać. W naszym spotkaniu. Pamiętacie, tydzień temu była taka sytuacja, że modliliśmy się o tatę Arka, bo miał tam, było sytuacja zagrożenia życia i chciałbym, żeby on coś powiedział na ten temat. Dzień dobry, witam wszystkich. W tamtym tygodniu mieliśmy taką sytuację niespodziewaną w sumie w moim domu, gdzie tata dostał udaru. Była bardzo trudna sytuacja, stan ciężki i w tym momencie, gdzie to się wszystko odbywało, też mieliśmy nabożeństwo. Przyszedłem tutaj na nabożeństwo i odczucie moje było takie, nie mów nikomu, przeżyjemy, da radę, nie angażuj tego nikogo, nie mów Kościołowi, to jest między tobą a mną. Ogarniał mnie taki strach, żeby w ogóle o tym komukolwiek powiedzieć. I w tym momencie, gdzie stwierdziłem, nie mam nic do stracenia. Albo tata umrze, albo modlitwa jeszcze jest w stanie nas tutaj podtrzymać na duchu i przybliżymy go może i do Królestwa Bożego. Zobaczymy. Odważyłem się zrobić ten krok wiary. Podszedłem do Grzesia. Powiedziałem mu, o co chodzi. Grzesiu wystąpił, powiedział o modlitwie i zaczęliśmy się modlić też o życie mojego taty. I w tym momencie akurat, co myśmy tutaj się modlili w tym kościele, w tym momencie on był przewożony z jednego szpitala, w którym nie mogli mu pomóc, w karetce do drugiego szpitala, do kliniki do Krakowa. I lekarze, jak go przyjęli w Krakowie, powiedzieli, że coś się stało w karetce, że sami nie wiedzą, dlaczego tak szybko leki zaczęły działać. I krew, która gdzieś była tak zgęszczona, zaczęła się sama jakby rozrzedzać. I ja wiedziałem od razu, że to jest ten moment, w którym myśmy się modlili. Dostałem takie przekonanie, że ta modlitwa, którą żeśmy wykonali tutaj wszyscy razem, nie tylko tutaj, bo i wiele osób później mi mówiło, że jak usłyszało, też się modliło, że to pomogło mu, że wszystko, co mu później zrobili w Krakowie, mówi, przebiegło płynnie, przebiegło bez żadnych problemów, bez żadnych komplikacji, bez żadnych zatorów, innych spraw, że wszystko było tak, jakby ktoś prowadził, jakby ręka pańska była nad tym wszystkim. Było wszystko przygotowane. Od lekarzy pierwszego kontaktu, po jeden szpital, drugi szpital, karetki, wszystko, jakby ktoś poprowadził całą tą drogę, całą sytuację. Na dzień dzisiejszy tata po tym wszystkim miał prawą rękę i lewą nogę sparaliżowaną. Ma do teraz, można powiedzieć. Ale sytuacja wygląda tak, że po pierwszej modlitwie, którą wykonaliśmy tam w szpitalu nad tatą, zaczął ruszać prawą ręką. Pod lewą, na drugi dzień po drugiej modlitwie wykonaliśmy, zaczął ruszać prawą nogą. Więc nadzieje są bardzo dobre. Rokowania są cudowne, można powiedzieć. Mowa wróciła, wzrok wrócił, wszystko zaczęło się jakby od nowa. Dostałem też takie po pierwszym spotkaniu z tatą jakby przeświadczenie w swoim sercu, że lepiej wejść bez, jeżeli prawa ręka cię gorszy, lepiej ją jest odciąć i wrzucić do ognia, a żeby nie wejść do Królestwa Bożego. Później dostałem ten drugi werset, zacząłem go tam czytać właśnie przy lekarzach, że to możliwe, że dlatego się to dzieje, aby ten człowiek, który naprawdę taki jest zatwardziały i ma w sobie coś z nieprzebaczenia, z niestolerowania siebie takim, jakim jest, że jest zatwardziały w sobie, nagle widzę, że to wszystko zaczyna się w nim przemieniać i on się zaczyna zmieniać. No i wszystko idzie ku dobremu i na chwałę Boga Ojca naszego. Dzięki. Amen. Widzicie, Bóg z najgorszej sytuacji choroby może
to zamienić i coś dobrego zrobić. Jest siła modlitwy. Widzicie, modlitwa ma znaczenie. Więc teraz chciałbym, słuchajcie, żebyśmy się pomodlili o nasz zespół, który tutaj jest. Zrobimy, powiem wam, w jaki sposób to zrobimy. Bo wiecie, ten zespół jest po to, żeby oprócz tego, że oni uwielbiają, wychwalają Boga, to on jest po to, żeby pomóc nam, żebyśmy wspólnie też wchodzili w uwielbienie tak naprawdę. Zrobimy to w ten sposób, że ja po kolei przedstawię każdą osobę. Wy zapamiętajcie jedną osobę, tak? I będziemy się, i każdy z was chciałbym, żeby się modlił tylko o jedną osobę, dobra? Może od dziewczyn zacznę, żeby tak ładnie było. To jest Ula, tak? To jest Asia. Tutaj mamy Roberta. Dawid z tyłu, za perkusją, podnieś Dawid rękę. Bartek. Michał, podnieś Michał, bo jesteś za Ulą, tak? I tutaj siedzi Mateusz. Zapamiętajcie jedną osobę i teraz słuchajcie, wznosimy modły za konkretną osobę. To, co odbieracie od Ducha Świętego, błogosławcie, mówcie słowa prorocze, teraz jest na to czas, dobra? Ojcze, ja Ci dziękuję za cały zespół, za każdą osobę, która tutaj jest, ale też, która dzisiaj akurat siedzi, której dzisiaj tutaj nie ma. Ja im błogosławię. Ja dziękuję Ci, że mogą tak służyć, że mogą wprowadzać nas w uwielbienie, że mogą wychwalać Ciebie, my możemy razem z nimi. I Duchu Święty, ja Ci oddaję ten czas teraz, aby każdy z nas wszedł w uwielbienie, czy to śpiewając, czy to siedząc, czy to leżąc, czy to tańcząc, tak? Abyśmy wspólnie wychwalali, uwielbili Boga. Bo przychodzimy tutaj ze względu na Niego. Amen. Dzień dobry, witajcie. Słuchajcie, chciałam przeczytać psalm 103. W zasadzie to już sporo się wydarzyło do tego czasu. Moim pragnieniem było to, żeby zachęcić nas, żebyśmy przekonali swoją duszę do tego, żebyśmy dzisiaj mogli razem stanąć i błogosławić naszego Boga. To, co powiedział dzisiaj Arek, myślę, że to też spowodowało, że nasze serca są gotowe, wdzięczne Panu Bogu za to, kim On jest, za to, co On czyni, za to, że nigdy się nie spóźnia i za to, że jest wierny, za to, że zawsze słyszy i tak jak mówi Boże Słowo, ucho nie jest przytępione, by nie mogło usłyszeć naszego wołania, naszych modlitw. I to, co się wydarzyło tydzień temu, to, co się wydarza ciągle w tych dniach, które właśnie mijały, to jak Pan Bóg działa, jak się porusza w życiu taty Arka, to jest niesamowite. Mimo wszystko przeczytam ten psalm 103 dla tych z nas, z was, którzy jeszcze może przyszli tutaj na to miejsce z obciążeni, może z różnymi rzeczami, które wydarzyły się w tygodniu, czy nawet dzisiaj rano. Osobiście uważam, że warto jest i ważne jest, żebyśmy wypowiadali na głos słowa, bo one mają znaczenie, one mają moc i czasem jest tak, że inaczej jest, kiedy nasze myśli wypowiadają słowa, inaczej, kiedy nasze usta wypowiadają słowo. I psalm 103 mówi, błogosław duszo moja Pana i wszystko, co we mnie, imieniu Jego świętemu. Błogosław duszo moja Panu i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego. On odpuszcza wszystkie Twoje winy, leczy wszystkie choroby Twoje.
On ratuje od zguby życie Twoje. On wieńczy Cię łaską i litością. On nasyca dobrem życie Twoje, tak iż odnawia się, jak u orła młodość Twoja. Mnie to słowo bardzo zachęca i jakby na nowo stawia w tym miejscu, że moje życie jest poddane Panu Bogu i to, kim jest, jest bardzo ważne i cenne w moim życiu. Więc zachęcam nas wszystkich do tego, żebyśmy dzisiaj powstali. I jeszcze jedną rzecz, którą chcę powiedzieć, która bardzo często włącza mi się, kiedy jesteśmy w trakcie uwielbienia. Czasem jest tak, że powtarzamy jakąś frazę kilkakrotnie i czasem ktoś mógłby się zastanawiać, po co to robimy? Przecież wyśpiewujemy jedną frazę 5, 10, 20 może razy. Ale wiecie, co to powoduje? Że kiedy wypowiadamy słowo, nasza dusza przekonana jest do tego, że to jest ważne, że to jest prawdą. Dlatego zachęcam nas do tego, byśmy powstali teraz. I tak naprawdę z całego swojego serca uwielbili naszego Boga, bo On jest godzien. On jest godzien wszelkiej chwały, On jest godzien wszelkiej czci. Zanim Ty stworzyłeś cały świat, w swoim sercu planowałeś nas. Jeśli nie my, to skały będą wielbić, śpiewać Ci. Żyję po to, by chwały oddać Ci. Boże Wszechwieczny i Królu Nieba, kto może dorównać Ci? Jestem dla Ciebie, Tobie chcę śpiewać. Jak mógłbym nie wielbić Cię? Śpiewać, aż klęska w zwycięstwo zmieni się. Z Twoją mocą wygram każdy ból. Będę śpiewać, będę śpiewać, aż klęska w zwycięstwo zmieni się. Twoją mocą wygram każdy ból. Boże Wszechwieczny i Królu Nieba, kto może dorównać Ci? Jestem dla Ciebie, Tobie chcę śpiewać. Jak mógłbym nie wielbić Cię? Boże Wszechwieczny i Królu Nieba, kto może dorównać Ci? Jestem dla Ciebie, Tobie chcę śpiewać. Jak mógłbym nie wielbić Cię? Boże, my chcemy ogłaszać to, że Ty jesteś jedyny, niedościgniony, że Ty jesteś tym, któremu nikt inny nie jest w stanie dorównać. Ty jesteś tym, który jest początkiem i końcem. Ty jesteś tym, który wszystko stworzyłeś. Jesteś tym, przez którego wszystko istnieje. Jesteś tym, dla którego wszystko istnieje. I my chcemy wywyższać Ciebie. My chcemy ogłosić chwałę prosto z naszych serc, wyłącznie dla Ciebie.
Ty jesteś tym, który panuje. Ty jesteś tym, który zmarł, ale z martwych wstał. Ty jesteś tym, który zasiadasz po prawicy Ojca. Ty jesteś tym, którego piekło mnie powstrzymało. Niedościgniony, nikt nie dorówna Ci. Jesteś jedyny, panuj nam wiecznie, Bóg godzien chwały jest. Jesteś jedyny, niedościgniony, nikt nie dorówna Ci. Jesteś jedyny, panuj nam wiecznie, Bóg godzien chwały jest. Jesteś jedyny, niedościgniony, nikt nie dorówna Ci. Jesteś jedyny, panuj nam wiecznie, Bóg godzien chwały jest. Ogłośmy to Kościele. Jesteś jedyny, niedościgniony, nikt nie dorówna Ci. Jesteś jedyny, panuj nam wiecznie, Bóg godzien chwały jest. Jesteś jedyny, wywyższamy Ciebie, Jezu. Niedościgniony, nikt nie dorówna Ci. Jesteś jedyny, Kościele. Jesteś jedyny, niedościgniony, nikt nie dorówna Ci. Jesteś jedyny, panuj nam wiecznie, Bóg godzien chwały jest. Jesteś jedyny, niedościgniony, jedyny, panuj nam wiecznie, Bóg godzien chwały jest. Jesteś jedyny, niedościgniony, nikt nie dorówna Ci. Jesteś jedyny, panuj nam wiecznie, Bóg godzien chwały jest. Jesteś jedyny, aby Kościół Twój mógł silny być.
każdy ból. Ześlij ogień, aby Kościół Twój mógł silny być. Swoją mocą wygramy każdy ból. Ześlij ogień, aby Kościół Twój mógł silny być. Kościół Twój musimy być swoją mocą. Wygramy każdy ból. Ześlij ogień, aby Kościół Twój musimy być swoją mocą. Śpiewać, jak mógłbym nie wielbić Cię, Boże Wszechwieczny i Królu Nieba. Kto może dorównać Ci? Jestem dla Ciebie, Tobie chcę śpiewać. Cię nie chcemy zamykać swoich ust, Panie, ale chcemy głośno śpiewać, kim jesteś dla nas, Panie. Kim jesteś, Panie. I dziękuję Ci za to, że z Tobą jesteśmy w stanie przeskoczyć każdy mur. Z Tobą jesteśmy w stanie pójść dalej. Z Tobą jesteśmy w stanie przezwyciężyć wszelką niedogodność, wszelką uciążliwość, wszelki opór. Boże, dziękuję Ci. Dziękuję Ci za to, że z Tobą jesteśmy zwycięzcami. Wszystkim widzę jej ślad, za milion lat wciąż będę śpiewać i w obecności Twej stać. I w obecności Twej stać. Nie zmieni nic, zaśpiewajmy to jeszcze raz. Nie zmieni nic Twojej miłości. We wszystkim widzę jej ślad, za milion lat wciąż będę śpiewać i w obecności Twej stać. I w obecności Twej stać. Ty jesteś wszechmogący, Twój blask jaśniejszy jest niż słońce. Twa miłość wielka jak ocean, jej nie dorówna nic. Ty jesteś wszechmogący, Twój blask jaśniejszy jest niż słońce. Twa miłość wielka jak ocean, jej nie dorówna nic. Głos wychwala Zbawcę. Żyjemy, by wielbić Cię. Panujesz nad ziemią i niebem.
potężne jest imię Twe. Potężne jest imię Twe. Ty jesteś wszechmogący, Twój blask jaśniejszy jest niż słońce. Twa miłość wielka jak ocean, jej nie dorówna nic. Ty jesteś wszechmogący, Twój blask jaśniejszy jest niż słońce. Twa miłość wielka jak ocean, jej nie dorówna nic. Ty jesteś wszechmogący, Twój blask jaśniejszy jest niż słońce. Twa miłość wielka jak ocean, jej nie dorówna nic. Ty jesteś wszechmogący, Twój blask jaśniejszy jest niż słońce. Twa miłość wielka jak ocean, jej nie dorówna nic. Lecz Tobie cześć, Ty jesteś Bogiem. Nie nam, lecz Tobie cześć, Ty jesteś Bogiem. Nie nam, nie nam, lecz Tobie cześć, Ty jesteś Bogiem. Nie nam, lecz Tobie cześć, Ty jesteś Bogiem. Nie nam, lecz Tobie cześć, Ty jesteś Bogiem. Nie nam, lecz Tobie cześć. Twój blask jaśniejszy jest niż słońce. Twa miłość wielka jak ocean, jej nie dorówna nic. Ty jesteś wszechmogący, Twój blask jaśniejszy jest niż słońce. Twa miłość wielka jak ocean, jej nie dorówna nic. Nie nam, lecz Tobie cześć, Ty jesteś Bogiem. 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 Wszelka chwała, wszelka cześć, wszelkie uwielbienie należy do Ciebie, tylko i wyłącznie do Ciebie, Panie. Jak pełni słońca blask,
On jest tym, który był umarły, ale zwyciężył. On jest tym, który płomień ognia w oczach ma, a Jego głos jak szum potężnych wód. On jest tym, który trzyma klucz do śmierci drzwi. On jest tym, który lśni, jest tym, który powróci. I my chcemy wołać: wróć, Panie Jezu. My wołamy: wróć, Panie Jezu. Ten, który trzyma w ręku siedem gwiazd, z Jego ust wychodzi ostry miecz. Temu, który lśni jak pełni słońca blask, był umarły, a zwycięzcą jest. Temu, który płomień ognia w oczach ma, Jego głos jak szum potężnych wód. Temu, który trzyma klucz do śmierci drzwi, gdy je zamknie, nie otworzy nic. Temu chwała, chwała, który był i jest i przyjdzie znów. Jezusowi chwała, swoją krwią On nabył Ojcu. Siedem gwiazd, z Jego ust wychodzi ostry miecz. Temu, który lśni jak w pełni słońca blask, był umarły, a zwycięzcą jest. Temu, który płomień ognia w oczach ma, z Jego ust wychodzi potężny wód. Temu, który trzyma klucz do śmierci drzwi, gdy je zamknie, nie otworzy nic. Temu chwała, chwała, który był i jest i przyjdzie znów. Jezusowi chwała, swoją krwią On nabył Ojcu lud. Temu chwała, chwała, który był i jest i przyjdzie znów. Jezusowi On nabył Ojcu lud. Jemu chwała, chwała, który był i jest i przyjdzie znów. Oddajemy Tobie chwałę, Jezu. Jezusowi chwała. Oddajemy Tobie chwałę, Jezu. Swoją chwałę. Zaśpiewajmy to Kościele. Zaśpiewajmy temu chwałę. Który był i jest i przyjdzie znów. Jezusowi chwała, swoją krwią On nabył Ojcu. Temu chwała, tylko Tobie chwała, który był i jest i przyjdzie znów. Jezusowi chwała, swoją krwią On nabył Ojcu lud.
cześć. Tylko On jest godzien. Oddajmy Mu chwałę, Kościele. Oddajmy Mu chwałę. Oddajmy Mu cześć. Tylko On jest godzien. Królów Król i Panów Pan. Jezus, który był, który jest, który przyjdzie znów. Oddajemy Tobie chwałę. Oddajmy Mu chwałę. Oddajmy Mu cześć. Tylko On jest godzien. Oddajmy Mu chwałę. Oddajmy Mu cześć. Tylko On jest godzien. Królów Król i Panów Pan. Jezus, który by cześć. Tylko On jest godzien. Oddajmy Mu chwałę. Oddajmy Mu cześć. Tylko On jest godzien. Królów Król, Panów Pan. Wywyższamy Ciebie, Jezu! Dajmy Mu chwałę! Wywyższamy Ciebie! Dajmy Mu cześć! Tylko Ty jesteś godzien chwały! On jest godzien, Jezus! Oddajmy Mu chwałę! Oddajmy Mu cześć! Tylko On jest godzien! Wołamy, przyjdź, Panie Jezu! Oddajmy Mu chwałę! Oddajmy Mu cześć. On jest godzien. On jest godzien. Oddajmy Mu chwałę. Oddajmy Mu cześć. Tylko On jest godzien. Dajmy Mu chwałę. Oddajmy Mu cześć. Jesteś godzien. Oddajmy Mu chwałę. Oddajmy Mu cześć. Tylko On jest godzien. Oddajmy Mu chwałę. Oddajmy Mu cześć. Tylko On jest godzien. Oddajmy Mu chwałę. Oddajmy Mu cześć. Tylko On jest godzien. Królów Król, Królów Król, Panów Pan. Jezu, tylko Ty jesteś Panem, który był, który jest, który przyjdzie znów. Wyczekujemy Ciebie, Jezu. Wyczekujemy Ciebie, Jezu. Ty obiecałeś, że przyjdziesz ponownie. Ty przyjdziesz po swój Kościół. Lecz Ty powiedziałeś też, żebyśmy zawsze byli gotowi. My chcemy oczekiwać Ciebie. My chcemy być gotowi.
nich Twój powtórne przyjście nie zaskoczy nas. Musimy być gotowi. My wołamy przyjść. My wołamy przyjść. Maranata, przyjdź Panie Jezu. Jak Mateusz może delikatnie, albo może się podgrywać. Chciałbym, żeby ekipa uwielbienia teraz modliła się o Kościół. Okej? Panie, dziękuję Ci za Twoją oblubienicę. Dziękuję Ci za Twój Kościół, który jest piękny, który jest czysty, który jest oddany Tobie, Panie. Dziękuję Ci za każdego jednego członka, Panie. Za to, że razem możemy tworzyć jedno ciało. Za to, że możemy razem tworzyć jedno ciało, którego głową Ty jesteś, Jezu Chryste. Panie, dziękuję Ci za to piękno, Panie, za cudowną różnorodność, jaką przygotowałeś sobie. Boże, dziękuję Ci za każdego z nas. Dziękuję Ci za to, że możemy iść razem w jednym szeregu, nie wyprzedzając się nawzajem, Panie, ale iść razem w jedności, w miłości, w szacunku wzajemnym. Boże, dziękuję Ci. Dziękuję za ten piękny obraz, który Ty malujesz dzisiaj przed naszymi oczami. Błogosławię każdego z nas, Panie, błogosławię Twój Kościół. Błogosławię Twój Kościół Twoim życiem, Twoim pokojem, Twoją radością, Twoją wolnością. Błogosławię nas, Panie, i dziękuję Ci za to, że Ty jesteś pośród nas, tak jak obiecałeś. I dziękuję Ci za to, że poruszasz się tak, jak Ty chcesz. I dziękuję Ci za to, że Ty czynisz swoje dzieło, Panie, pośród nas. Panie, Ty podnosisz tych, którzy dzisiaj potrzebują podniesienia. Ty zachęcasz tych, którzy dzisiaj potrzebują zachęty. Ty uzdrawiasz dzisiaj tych, którzy potrzebują Twojego uzdrowienia. Ty wzmacniasz siły, Panie, tych, którzy biegną. Dziękuję Ci za to, że dzięki Tobie możemy unosić się. Unosić się nad problemami, nad zmaganiami. Bo to Ty jesteś tym, który żyje w nas. I to jesteś tym, który zwyciężył. Zwyciężył, Panie. Zwyciężył, Boże, dzisiaj chcemy ogłaszać to, że jesteśmy zwycięzcami w Tobie. Jesteśmy zwycięzcami w Tobie, Boże. I dziękuję Ci za to, że możemy żyć Twoim życiem, Panie, i iść, chodzić Twoimi drogami, Boże. Dziękuję Ci za to, że Ty jesteś tym, który wytycza kierunek każdemu z nas, Panie. Ty wytyczasz kierunek temu Kościołowi. To jest społeczności, Panie. Chcemy poddać się Tobie, Duchu Święty. Chcemy poddać się Tobie. Chcemy nauczyć się rozpoznawać Twoje drogowskazy. Chcemy nauczyć się słyszeć Twój głos. I chcemy mieć odwagę do tego, by podążać za tym, co Ty mówisz. Błogosławię nas, Panie. Błogosławię nas w tym świętym imieniu Jezus. Halleluja, Jezus. W imieniu Jezus.
błogosławię nas w niej. Boże, ja Ci dziękuję za każdą osobę w tym Kościele. Dziękuję Ci po prostu za Twój Kościół. Boże, ja Ci dziękuję za to, że Ty jesteś Bogiem, który chce mieć z nami relację. I żeby mieć tą relację, Ty posłałeś Jezusa na krzyż. I ja Ci dziękuję za to, że tam zadziało się coś pięknego. Ponieważ razem z Nim my zostaliśmy ukrzyżowani. Ponieważ razem z Nim my też zmartwychwstaliśmy. I to był moment, w którym stworzyłeś tak naprawdę coś nowego. Stworzyłeś coś, czego jeszcze nie było w całym uniwersum, wszechświecie. I to jesteśmy my, jako nowe stworzenie, jako duchowe istoty, które są po prostu w Tobie, w Twoim dziedzictwie. I ja się modlę o to, żeby Twój Kościół i my tutaj po prostu, żebyśmy my mogli naprawdę otrzymać te objawienie i zrozumieć, co to znaczy, że jestem nowym stworzeniem, co to znaczy, że jestem w Tobie, Jezu, a Ty jesteś we mnie. Modlę się o to, żeby zasłony z naszych oczu, uszu, naszego serca, zrozumienia czy czegokolwiek została po prostu zdjęta. Modlę się o to, żebyśmy mogli wejść w miejsce, te powołanie, w którym nasza relacja z Tobą będzie naprawdę na zasadzie syn i ojciec. Modlę się o to, żebyśmy weszli w miejsce, w którym zrozumiemy, co to znaczy mieć autorytet w Chrystusie. I tak naprawdę to nie słowa naszych modlitw nas definiują. Ale czy wierzymy w to, jaka jest Twoja duchowa postawa, jakie jest Twoje duchowe dziedzictwo? Jeżeli nie, to ja się modlę, Duchu Święty, żebyś Ty objawiał to nam. Żeby gdziekolwiek my wchodzimy, gdziekolwiek o co się modlimy lub o kogo, to nasze duchowe dziedzictwo, duchowy autorytet będzie przemawiał za nas, a nie czy to, że na końcu powiemy modlitwy w imieniu Jezusa. Niech Twój Kościół wejdzie w miejsce dojrzałości relacji z Tobą. Amen. Ześlij ogień, aby Kościół Twój mógł być silny. Ześlij ogień, aby Kościół Twój mógł być silny. Waleczny i nieustraszony. Silny, bo potężny Bóg jest naszą siłą. Waleczny, bo największy wojownik żyje w nas. I nieustraszony, bo On jest naszą skałą i twierdzą, opoką i tarczą. Ześlij ogień, aby Kościół Twój mógł być silny. I nieustraszony.
Duchu Święty, modl się o to, abyśmy mogli dzisiaj Ciebie słyszeć, żadną osobę, tylko Ciebie, Panie, abyśmy mogli skupić się na Twoją obecność, na Twoją osobę na tym miejscu. Jezu, Ty jesteś naszym Królem, Ty jesteś naszym Panem. Panie, nasze oczy chcemy mieć skierowane na Twoją osobę. Dziękuję Ci za to, że Ty jesteś dobry i zawsze jesteś blisko nam. Zawsze jesteś blisko nam. Twój Duch mieszka w nas. Twój Duch jest w nas, Panie. Amen, amen. Witajcie. Dzień dobry. Tytuł dzisiejszego słowa, a to jest pod łaską. Pod łaską. I każdy z nas, jak to słyszy to hasło, to już ma pewną myśl, ma pewną wewnętrzną reakcję. I chcę dlatego na ten temat mówić. To jest tylko hasło, które chcę użyć, aby zrobić pewien punkt. Ale chciałbym nam przypomnieć, czy pamiętamy trochę o tym, co było głoszone w ostatnich tygodniach. W ostatnich kilku tygodniach. I mieliśmy różne osoby, które głosili w danym czasie. I chciałbym Ciebie, żebyś zachęcił, abyś zaczął myśleć, jakie słowo, które słyszałem w ostatnich kilku tygodniach, trafiło do mnie. Które słowo, które słyszałem, trafiło do mnie? I które słowo do tej pory we mnie pracuje? Przypominam, że osoby, które mówili w ostatnich tygodniach, to było Nancy, to nie wszyscy tutaj mogli być. Ona głosiła. Był John Daigle, był Dan Dunn, był Grzeszek w zeszłym tygodniu. Jakie słowo, które słyszałeś? Jak przypominasz sobie te twarze, jakie słowo pamiętasz? Jest to bardzo ważne, żebyśmy pamiętali, bo modlimy się o to, wierzymy w to, że to, co Bóg mówi, co Duch Święty mówi na naszym wspólnym zgromadzeniu, to jest coś, co On chce mówić do każdego z nas indywidualnie. My nie robimy żadne przedstawienie tutaj, to jest... Chcemy żyć żywym, jak żywy Kościół. To znaczy wierzymy w to, że to, co jest głoszone, że to jest naprawdę natchnione Duchem Świętym. Jeśli my słyszymy to, idziemy do domu i nie pamiętamy, co było, to jest to niedobrze. Bo wtedy nie pracujemy z tym Słowem, nie zgadzamy się do końca z tym Słowem, to znaczy idziemy do domu, zapomnimy o tym, może nawet myślimy, a to nie było nic ważnego, to nie było nic kluczowego dla mnie, wszystko dla mnie jest jasne. Może tak być. Ale chcę nas do tego zachęcić, abyśmy nie traktowali niedzieli jako miejsce, gdzie po prostu przychodzimy. Wiemy, że to jest oczywiste, że mamy świetny czas w Bożej obecności, widzimy świetne ludzie, które tak naprawdę niektórzy mało co znamy, ale znamy się tylko dlatego, bo widzimy się co niedzielę. Znamy siebie, ale nie do końca się znamy. Taka jest prawda. Taka jest prawda. Można chodzić 15-20 lat do wspólnoty, nie można znać ludzi. Możesz ich tylko poznać poprzez wygląd, poprzez to, co oni robią, śpiewają i mówią, ale nie możesz ich poznać. Często tak jest. Bo w ciągu tygodnia żyjemy swoim życiem. Nie? I dopiero wtedy czasem tęsknimy za pewnymi osobami, jak nie widzimy ich kilka tygodni, albo miesiąc, albo dwa, albo trzy. I potem znowu ich widzimy i potem mówimy, o, fajne, fajne, że jest. Jeśli chcę Michała poznać, cenną osobę, to muszę z nim spędzić czas. Muszę z nim usiąść przy stole, muszę z nim porozmawiać. I musimy zacząć rozmawiać tak bardzo otwarcie. Nie jesteśmy w stanie wszystkich doskonale poznać, to jest jasne, ale jest to dobrze, skoro nazywamy się rodziną, że znamy się dobrze.
I są pewne rzeczy, które możemy zrobić, aby się poznać. I teraz to nie jest reklama na Sylwestra. Nie. Ale to już mówiłem teraz. Ale ludzi trzeba poznać. Musimy siebie nawzajem poznać, abyśmy mogli razem iść w tym kierunku, w tym samym kierunku, jak teraz idziemy, nie? Dopiero jak siądę, na przykład, nie wiem, Michał, czy mogę? Mogę? Siądę z Michałem, zamówimy gdzieś sobie jakieś piwko, siądziemy, rozmawiamy i przy piwie siedzimy, rozmawiamy. Rozmawiamy o życiu. Jak się masz? Jak naprawdę się masz? On pyta mnie, ja pytam jego. Po prostu rozmawiamy. Czy jest coś, co można zrobić razem? Jest coś, w czym mogę ci pomóc? Może akurat w tej rozmowie Duch Święty mówi do mnie, że mam mówić o tym. Akurat przypadkowo w trakcie tej rozmowy. Żyjmy ze sobą i bądźmy autentycznie przed sobą. Prawdziwi. Fajnie jest to, dzisiaj widzę niektóre osoby, które już nie widziałem od dłuższego czasu, dlatego też mi się to przypomniało. Fajnie, że jesteśmy razem. Fajnie jest to, jest to niesamowite cenne, że jesteśmy razem. Słowo, które Bóg głoszony w ostatnich tygodniach dla każdego z nas ma może inne znaczenie. Powiem jedno słowo, które ja pamiętam, i nie muszę ciężko myśleć o tym, żeby to sobie przypomnieć, tylko to było jedno słowo, które trafiło do mnie i mnie bardzo mocno uderzyło. Nic nowego, ale na ten moment to było dla mnie takie słowo, które Pan Bóg mówi teraz do mnie, w tym czasie. I to było słowo, które ja potrzebowałem teraz, w tym czasie, nie miesiąc później. Chciałbym to słyszeć 2 tygodnie wcześniej, ale akurat przyszło w danym momencie. I to było słowo, które tam między wierszami rzucił Daniel Dunn. On mówi takie hasło, że dlaczego dla uczniów to było takie cenne, jak oni mieli ten chrzest w Duchu Świętym. I nawet nie wiem, czy on to dokładnie to określił, ale ja zacząłem swoje kazanie od razu dla siebie głosić w tym czasie, jak on mówił, że niesamowite było to, że Jezus chodził z nimi przez 3 lata, a Jezus mówił pod koniec, jest to dobrze, jak odchodzę. Jest to dobrze, jest to lepiej, jak odchodzę. Bo Jezus, który mieszkał z nimi, był z nimi cały czas. Oni się znali. Nieraz byli na weselach, pili wino, zjedli dobre jedzenie, podróżowali, chodzili bardzo dużo, tak? Czytamy to wszystko? Oni siebie znali. Oni byli wspólnotą. Spędzali dużo czasu. Nie tak jak my dzisiaj, 5 minut jesteśmy w samochodzie, 5 minut jesteśmy od A do B, tylko oni musieli chodzić. Nie mieli żadnych pojazdów. Nie czytamy się, oni jeździli na koniach, nie czytamy tego, chociaż były wyjątkowe sytuacje, to był jakiś osiołek, który raz miał taki przywilej. Ale oprócz tego to oni byli w drodze, chodząc, spacerując i nie wierzę w to, że oni cały czas milczeli w tym czasie. Oni rozmawiali ze sobą. Dzisiaj nasza rozmowa wygląda tak, że jesteśmy specjalistami, żeby tutaj pisać nasze komunikaty, ale rzadko kiedy mamy czas, żeby naprawdę rozmawiać. I nawet jak siedzimy ze sobą, kochani, nawet jak siedzimy ze sobą i widzę człowieka, który już nie widziałem na przykład 5 roku, to zdarza mi się jednocześnie rozmawiać z kimś innym. Przyznajcie do tego. Do tego doszliśmy. Ten świat, który próbuje nas obrabiać niesamowicie. Siedzisz z człowiekiem, który widzisz pierwszy raz od, akurat ostatnio tak był, widziałem go w 2002 roku, byłem dopiero wtedy 2 lata w Polsce, krótko go widziałem i ostatnio pisał do mnie, że jest w Polsce, chce się spotkać, powiedziałem, chłopie, kim ty jesteś? No dobra, przyjechał do Legnicy, przypomniał mi się, kim on był, oglądaliśmy stare zdjęcie akurat z tego obozu, gdzie byliśmy, Be Free, w Lwówku Śląskim, on tam był jako gość. I w tym czasie, kiedy rozmawialiśmy, ktoś pisze do mnie. I znowu pisze do mnie. I na początku zlekceważyłem to. I znowu pisze do mnie. I myślałem, no w końcu muszę patrzeć. No i patrzyłem i zacząłem komunikację z tą osobą, która była tak naprawdę gdzieś indziej. Nie skupiałem się na tą osobę, która siedzi przy mnie. To jest dzisiaj nasza kultura. No taka kultura, która jest prakulturą. Tak.
Ale oni spędzili dużo czasu ze sobą. Poznali siebie bardzo dobrze. Wiedzieli od razu, jak komu coś bolało. Wiedzieli to z daleka. Wiedzieli od razu, jak ktoś krzywo chodził z powodu bólu, wewnętrznie może, tak mówię teraz, to oni nie potrzebowali nie wiadomo ile czasu, oni widzieli to z daleka, że coś jest nie tak. Poznali siebie. To znaczy, oni znali Jezusa bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Bo spędzali z Nim czas 3 lata. Rozmawiając bardzo dużo, podróżując razem ze sobą cały czas. Czasem Jezus od nich się odłączył, ale oni znali Jego uśmiech, oni znali Jego prawdę. Oni znali Go od A do Z. My zawsze tak uduchawiamy Pana Jezusa, a wiadomo, On był człowiekiem, pamiętajmy. On normalnie się urodził, tak jak każdy z nas. On był normalnym człowiekiem, tak jak każdy z nas. Czy jak On się urodził, mając 2 dni, On już był w stanie w swojej boskości chodzić, jak dorosły człowiek? Nie, musiał się nauczyć, jak chodzić. Był normalnym człowiekiem. Pewnie był śmieszny i pewnie musiał również iść do toalety raz co jakiś czas. Tak jest nasz Pan Jezus. Normalny. Normalny. I oni tak tęsknili za Nim, jak On odszedł. I słowo, które Dan wtedy powiedział, że jak oni zostali ochrzczeni Duchem Świętym, to oni Go poznali na nowo. Bo w danym momencie oni zrozumieli i widzieli, że teraz rozumiemy, dlaczego to jest lepiej. Bo On już nie będzie tylko chodził razem z nami gdzieś tam obok, tylko teraz Jego Duch mieszka w nas. On jest w nas. On jest we mnie. Czy możemy sobie zrozumieć? Moje wyobrażenie jest bardzo... Mogę sobie to wyobrazić mniej więcej, jak to mógł wyglądać. Jak tęsknisz za człowieka, który był najbliższą osobą, największą nadzieją twojego życia. Potem on odchodzi i tego w ogóle nie rozumiesz. A potem obudzisz się pewnego dnia i zrozumiesz, że on mieszka w tobie. Jezus mieszka w tobie. Od momentu, kiedy jesteś osobą, który sprzedał swoje życie Jemu. Od momentu, kiedy On jest Twoim Panem, masz nowe serce, masz nowego ducha, jesteś nowym człowiekiem, zostałeś połączony z Nim. I życie, które teraz żyjemy, mamy żyć przez Niego. On w nas. My w Nim. On w nas. A my w Nim. I to jest życie pod łaską. To jest życie pod łaską. On teraz może żyć swoje życie, używając nasze ciało na co dzień. I to teraz zależy od nas, na ile my na to pozwalamy. Czy my chcemy dalej żyć swoim życiem, czy chcemy Jemu pozwolić, aby On mógł żyć swoje życie przez nas. To nie jest żadna bajka, kochani, to jest... Taka jest prawda i mi się wydaje, że tutaj widzę osoby, które tak, ja wiem. Nie wystarczy ci się o tym wiedzieć, kochani. My ci się musimy tego doprowadzić, że my żyjemy w tych realiach na co dzień. Ja chcę w tym żyć na co dzień. Ja chcę w tej prawdzie ja chcę żyć na co dzień. To jest kluczowe, bo to zmieni wszystko, bo to jest odpoczynek wtedy. To jest życie w odpocznieniu, kiedy zrozumiemy i zgadzamy się z tym, że Jego Duch jest we mnie i teraz On pracuje przez moje życie. Nie liczy się na to, co ja wiem, co ja potrafię, co ja umiem. Liczy się na to, że ja ogłaszam kapitulację i powiem, już nie ja. Już nie ja. Lecz Chrystus żyje we mnie. I życie, które teraz żyję, to jest Jego zdolność, to jest Jego umiejętność, to jest Jego łaska, to jest Jego moc.
wszędzie tam, gdzie jestem, cokolwiek, co robię, niech Jego Duch działa w moim życiu. Mam nadzieję, że to jest Twoja modlitwa. Jako osoba wierząca. To jest życie pod łaską. Na tyle, ile rozumiem, Jezus stał się grzechem, abyśmy my mogli stać się sprawiedliwością. Zgadzamy się, tak? Czy to jest prawda? Okej. Jest prawda. Od momentu, kiedy jesteśmy osobą nawróconą, przyjmujemy tą kondycję, którą miał Jezus tu na tej ziemi. Czy możesz się na to zgadzać? Czy możesz się z tym zgadzać? Od momentu, kiedy jesteś nawróconą osobą, masz taką samą pozycję, funkcję. Ja nie mówię, że ty jesteś Bogiem, ani ja nie jestem Bogiem. Tylko jeden został zrodzony tu na tej ziemi. Jezus. Ale On nam pokazał drogę, jak możemy żyć. To znaczy, dzisiaj możemy funkcjonować tak samo jak On. Czy to jest, czy zgadzamy się z tym? Zgodziliśmy się z tym. Czy Jezus miał grzech w swoim ciele? Czy Jezus miał grzech w swoim ciele? Nie. Ja ci się nie twierdzę żadnych faktów, ci się zadaję tylko pytanie, bo to są śliskie tematy teraz. Czy ty masz grzech w swoim ciele? Czy w tobie mieszka grzech? Czy w tobie mieszka grzech? Ja teraz nie mówię, że grzech jest, czy lub nie jest. Ja teraz pytam, czy w tobie mieszka grzech? To jest dosyć ważne pytanie, na które muszę mieć odpowiedź. A Mati, masz na imię, tak? Tak? Możesz otworzyć te drzwi na chwilkę? Okej. Okay. Przepraszam, że tak. Mati otwiera drzwi. Drzwi są otwarte, rzeczy mogą wyjść, rzeczy mogą, albo osoby mogą przyjść do tego pomieszczenia. Od momentu, kiedy Mati, proszę, zamyka te drzwi znowu, to wtedy drzwi są zamknięte. Sorry, no ilustracje, żebyśmy pamiętali. Drzwi są zamknięte i nic, co jest tam na zewnątrz, nie może przyjść do nas do domu. Albo do naszego mieszkania, albo do naszego życia. Musimy wiedzieć, gdzie jest miejsce grzechu, abyśmy mogli z tym właściwie, nie chcę teraz mówić walczyć, ale abyśmy mogli mieć właściwy stosunek do grzechu. Kto ci się zmaga, że z grzechem w swoim życiu, nie musisz podnieść rękę. Kto ci się zmaga, że grzechem w swoim życiu? Ja mogę, bo ja zadałem pytanie, mogę odpowiadać. Tak, wiele razy się zmagam. Tak jak każdy z nas tutaj. A jeśli mówisz, że już w ogóle nie masz żadne zmaganie z grzechem, to według 1 Jana jesteś kłamcą i nie poznałeś prawdy. Jednakże jest to ważne, abyśmy i chciałbym w najbliższym czasie na ten temat mówić więcej. Ten temat bardzo mnie skonfrontuje. List do Rzymian, 6, 7, 8 rozdział. Dla mnie całe moje życie jedne wielkie zamieszanie. Jedne wielkie zamieszanie. 6, 7, 8 rozdział. Najpierw Paweł mówi to, potem mówi dokładnie przeciwnie, a potem mówi znowu coś innego. Przecież albo on jest niepoważny, dlatego list do Rzymian nigdy nie chciałem naprawdę wgłębić się, bo dla mnie to było jedne wielkie zamieszanie. I od dłuższego czasu, od ponad rok czasu zacząłem się modlić, Boże, chcę zrozumieć.
Abyśmy mogli żyć w wolności od grzechu, musimy żyć pod łaską. Jedyną opcją, aby żyć w wolności od wszelkiego grzechu, to wtedy musisz żyć pod łaską. Życie pod łaską to znaczy życie bez grzechu. Od momentu, kiedy jesteśmy nowym narodzonym człowiekiem, mamy nową naturę. Zgadzamy się z tym. Już nie jesteś grzesznikiem, ale możesz wypełnić grzechy. Czy potrzebujemy otworzyć okna, czy nie? Możemy trochę odchylić? Ogrzewanie jest wyłączone, ale jest gorąco jak nie wiem co. I mamy tendencję, żeby wtedy się nie skupić. Mamy nową naturę. Chrystus mieszka w tobie. W jednym ciele nie może mieszkać jedno i drugie. Albo mieszka jedno, albo mieszka drugie. Czy może wierząca osoba mieć demonów? Tak. Może. Czy to jest normalny stan? Nie. Jest zgrzyt. Ale wierząca osoba może mieć demonów. Jestem świadkiem. Nieraz miałem przywilej od wierzących osobach, które wiedziałem, że są wierzące, wypędzić demony. Wiedziałem to. Jest to możliwe. Tak nie powinno być. Od momentu, kiedy jesteśmy świątynią Ducha Świętego, to Jego świętość powinna mieszkać w nas i tylko Jego świętość. Jesteśmy Jego świątynią. Razem z Chrystusem umarliśmy. Od momentu, kiedy Ty powiedziałeś i ja powiedziałem, Chrystus, bądź moim Panem. Od tego momentu umarłeś razem z Nim na krzyżu. Od tego momentu razem z Nim umarłeś. Wszedłeś w ten świat duchowy, tam nie ma czasu. Nie ma tam czasu. Nie ma tam wczoraj, dziś i jutro. Stał się duchową istotą. Stał się rezydentem nieba. W tym momencie. I tak jak Chrystus zmartwychwstał i żyje dzisiaj po prawicy Ojca, tak samo Ty i ja dzisiaj możemy żyć w zwycięstwie. I Jego Duch chce dzisiaj działać i pracować w nas i nie powinniśmy się zmagać z grzechem na co dzień w naszym życiu. Grzech może stać przy drzwiach, ale to my otwieramy drzwi lub zamykamy drzwi. I to zmieni trochę postać rzeczy, kochani. Co najmniej dla mnie. To zmieni całkowicie postać rzeczy. Bo kiedyś byłem przekonany, że ja wciąż jestem człowiekiem i grzech mieszka we mnie. Grzech mieszka we mnie. Ale zmieni trochę tam mnie postać trzeci, jeśli wiem, że grzech jest przy drzwiach. Jestem świętą osobą. Mogę się brudzić. Czytamy. Ale grzech nie mieszka w moim ciele. Grzech nie powinien być w moim organizmie nigdzie, ani tymczasowo, ani na stałe. Bo jestem nowym człowiekiem. Chrystus mieszka we mnie. Jego Duch jest we mnie. I tam, gdzie jest świętość, nie może być piekło jednocześnie. Można mieć tylko jednego Ojca. Od momentu, kiedy urodzimy się tutaj na tej ziemi, to mamy jednego Ojca, który zostaje w pakiecie, nic nie robiąc. Po prostu On jest w pakiecie. Pamiętamy, co Jezus powiedział? Wasz Ojciec to, jak On mówi to faryzeuszów, On powiedział, że wasz Ojciec to diabeł. Pamiętajmy, że On mówi to ludzi, którzy znali Pismo, którzy znali Pismo na pamięć. To nie zmienił faktu, że Jezus do nich powiedział, wasz Ojciec to diabeł. Rzymian 6,14. Grzech bowiem nie będzie nad wami panował, bo nie jesteście pod prawem, lecz pod łaską.
To jest to, co mówi Słowo. To żaden człowiek tego nie wymyślił. To mówi Słowo. Grzech bowiem nie będzie nad wami panował, bo nie jesteście pod prawem, lecz pod łaską. Pamiętajmy, jeżeli od momentu, kiedy jesteśmy mentalnie albo jakkolwiek pod prawem, to jest tak samo, jak czytamy na początku w 7 rozdziale Rzymian, to Rzymian, Paweł pisze, że jest pewna kobieta, która jest połączona z jednym mężem i nie może odpuścić tego jednego męża, póki on żyje. Chyba, że on umiera i wtedy ona jest wolna, aby się połączyć z drugim mężem. Zgadza się? Tak jest napisane. I tu jest mowa o prawie. Czy chcesz, czy nie chcesz, ty urodzisz się, jesteś połączony z prawem. I według tego prawa będziesz rozliczona, rozliczony. I to jest dla wszystkich, którzy żyją. Dla wszystkich, którzy żyją. Ale jeśli umarłeś razem z Chrystusem, to wtedy umarłeś również dla prawa. Prawo nie jest nic złego. Prawo jest doskonałe i dobre. I się nie zmieni. Pamiętajmy. Prawo nie przestanie istnieć. Prawo dalej funkcjonuje. Tylko zależy dla kogo. Zależy dla kogo. Pod prawem, prawo ci pokazuje, co nie wolno, co wolno, ale nie masz siłę i zdolność i umiejętność, aby zwyciężyć nad grzechem albo nad twoim upadkiem. Prawo tylko pokazuje, co wolno, co nie wolno, ale nie da ci zdolność, aby zwyciężyć. Łaska jest zdolnością, aby żyć w przełomie, w zwycięstwie i bez grzechu na co dzień. Pamiętajmy, mamy zawsze to, w co wierzymy. Mamy zawsze w życiu to, w co wierzymy. Jeśli ja wierzę w to, że ja nie jestem w stanie żyć bez grzechu i nigdy nie będę, to wtedy będę miał to, w co wierzę. Tak jest prawo duchowe. Jeśli wierzysz w to, że ty jesteś w stanie, że jestem w stanie żyć bez grzechu przez Jego łaskę, nie poprzez moje staranie, tylko przez Jego łaskę, to wtedy, jeśli to jest ugruntowane w Słowie, to tak może być. Mogę żyć bez grzechu. Mogę zrobić te same rzeczy jak Jezus i nawet i większe. Tak jest napisane. Abyśmy mogli mieć zwycięstwo nad grzechem. I to jest dla wszystkich, które ci się zmagają się z grzechem. To szczególnie proszę was, abyście uważnie słuchali. Abyś mógł mieć zwycięstwo nad grzechem, nie możesz dalej żyć pod prawem. Wyobraźmy sobie tak, że jako wierzący osobę wiele razy sam tak żyłem i sam długo tak żyłem, długo, wiele lat. Trzymałem, jako nazwijmy to, obrazując teraz wszystko, dobrze? Jesteśmy oblubienicą naszego Pana Jezusa. Trzymamy dwóch facetów jednocześnie za rękę. Prawo i łaskę. Jest to dla nas tak trudno, żeby wypuścić tą jedną rękę. Żyjemy jako Kościół i to brzmi trochę ostro teraz, ale jestem przekonany, że tak jest. I to jest powodem, dlaczego nie widzimy większego przełomu w naszym życiu. Jestem przekonany, że żyjemy dwoma facetami naraz. Dwoma facetami naraz. I dlatego nie możemy doświadczyć to życie, które jest nam przygotowane. Nie daj Boże, my, którzy umarliśmy dla grzechu, jakże możemy jeszcze w nim żyć? Rzymian 6:2. Rzymian 6:13-14. I nie oddawajcie waszych członków jako oręża niesprawiedliwości grzechowi, ale oddawajcie samych siebie Bogu jako ożywieni z martwych i wasze członki jako oręż sprawiedliwości Bogu. Grzech bowiem nie będzie nad wami panował, bo nie jesteście pod prawem, lecz pod łaską.
Grzech, powiem, nie będzie nad wami panował, bo nie jesteście pod prawem, lecz pod łaską. I teraz tutaj powinniśmy, każda osoba, która zmaga się z grzechem w swoim życiu, powinniśmy teraz zadawać sobie pytanie, to co w końcu, po polsku powinniśmy teraz coś dodać, ale nie będziemy tutaj z przodu, powinien teraz zrobić. Dlaczego ja wciąż się zmagam, skoro tu jest napisane, że już się nie zmagam? To może zadawać sobie inne pytanie. Może wciąż żyjemy, chcąc, nie chcąc, w pewnych aspektach pod prawem i czy mamy tą drugą rękę cały czas. Poprzez nasze własne staranie żyć czystym życiem, żyć sprawiedliwym życiem, przez własne staranie. Czy jest ktoś tutaj pośród nas, kto może powiedzieć, że tak, ja postaram się przez własnego wysiłku, staranie, żyć czystym, sprawiedliwym rzeczem i nie do końca mi się uda. Czy mamy takie osoby pośród nas? Że się nie uda. Parę osób jest. Mi się wydaje, że każdy z nas tutaj toczy nieraz taką walkę, nie? Wierzę, że pierwszy Kościół, na początku oni zrozumieli pewne rzeczy, które my nie do końca doświadczamy dzisiaj. I do tej fundamentalnej prawdy trzeba wrócić. I to jest tylko to, abyśmy mogli się zgadzać z tym, abyśmy mogli w to wierzyć i abyśmy mogli to przyjąć. Pamiętamy, dzisiaj śpiewaliśmy, nie krytykując tą piosenkę, bo ja uwielbiam tą piosenkę, Zeszli ogień. Śpiewaliśmy tą piosenkę, tak? Aby kościół twój mógł silny być. To śpiewamy i się zgadzamy. Ja długo się zgadzałem z tą piosenką, już się nie zgadzam. Ale jest to dobra piosenka. Jest naprawdę namacalna piosenka i mogę zaświadczyć. Ja wiele razy śpiewając tą piosenkę byłem poruszony i nie mogę tego zlekceważyć. Wiele piosenki, które słuchałem 10 lat temu, dzisiaj absolutnie już nie słucham i się nie zgadzam i nie śpiewam. To nie znaczy, że one są całkowicie od piekła. Tego nie mówię, tylko to zależy, w jakim miejscu jesteśmy dzisiaj jako Kościół. Zależnie od jakiego miejsca dzisiaj jesteśmy, to będziemy śpiewać i się modlić. I wyznać. I nasze wyznanie ma się zmienić. Tak. Duch mieszka we mnie. Mieszka w tobie, mieszka w każdym z nas, który jest narodzonym człowiekiem. Mam nadzieję, że jesteśmy ochrzczeni na tyle, że jesteśmy zatopieni, że Duch Święty może panować, prowadzić nas i może mieć kontrolę nad naszym życiem. I ten ogień to nie jest nie wiadomo, ten ogień to jest osoba. Ogień to jest osoba. I to jest Chrystus. I ten ogień, to czytamy w objawienie, możemy czytać na temat tego ognia, to możemy czytać. Pamiętajmy, Jezus był z Izraelem cały czas. Jezus był z nimi. Na przykład w postaci ognia. Na przykład. To nie było tak, że Jezus nagle zrobił przerwę i nie był w ogóle tu na tej ziemi, on był cały czas. On stworzył ten świat, on był cały czas. Jego postać mógł się zmienić. Jeszcze jedna zagwozdka. Jak to jest możliwe, że uczniowie, które spędzali z Jezusem 3 lata, znali Go od wszystkich stron i potem jak On przyszedł, to oni nie mogli Go na początku, niektórzy nie mogli Go poznać. Jak to jest możliwe? Się zmienił, nie? Ale ten sam Jezus. Spokojnie. Jakoś mi nie przeszkadza. Chyba, że wam to przeszkadza, że ktoś biega.
Akurat jestem skupiony teraz. A tak. Mam jeszcze jedno pytanie. Czy widzisz Chrystusa w tej twojej drugiej osobie, która siedzi po twojej prawicy albo lewicy? W niektórych możesz powiedzieć nie. Znam. Nie. A w niektórych możesz powiedzieć tak. Widzę. 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 Chrystus mieszka w nas. Czy poznajesz ten Chrystus, który mieszka w tej drugiej osobie, która jest obok ciebie? Czy poznajesz Chrystusa w swoim własnym życiu? Czy poznajesz Jego naturę w swoim własnym życiu? Czy ja ci się poznaję Jezusa w swoim życiu? To nie jest żadna arogancja, taka jest prawda, bo to był plan A od początku. To było od początku zaplanowane, że On będzie w nas. I dlatego jest napisane, że wszyscy inni uczniowie nagle stali się chrześcijanami Chrystusowe. Podobne do Chrystusa. Podobne do Chrystusa. A dziś jako Kościół nie zawsze jesteśmy podobni do Chrystusa, ale tam zmierzamy. Tylko musimy nawet w to wierzyć, że to jest możliwe. Bo jeżeli nie wierzymy w to, że tam nie będziemy nigdy. Nigdy. Bo to nie jest, dzieje się tak o, po prostu. To nie jest, że nagle. Nagle. To się dzieje, jesteśmy doskonali. Nie. Prawda. Prawda nas wyzwoli. Prawda. I dzisiaj musimy się zgadzać z prawdą, które Chrystus zapisał do naszego życia, do każdego z nas, abyśmy mogli zobaczyć przemiany w naszym życiu najpierw i potem automatycznie, bez względu na to, gdzie jesteśmy i co robimy, bez względu na to, gdzie jesteśmy i co robimy, Chrystus będzie działał przez nas. Do każdej osoby, którą my dotkniemy. Czy chcesz, czy nie chcesz. Taki będzie efekt końcowy. I wtedy nie musimy się wyprodukować, aby nie wiadomo, co tam stworzyć. Dlatego zawsze pamiętajmy, że uczniowie nie byli w stanie długo zrobić pewne rzeczy. Długo nie byli w stanie pewne rzeczy zrobić. I Jezus był niesamowicie sfrustrowany z nimi. Aż do momentu, kiedy On wszedł w nich. I nagle od tchórza Piotra, i wiele z nas, my jesteśmy tacy sami czasem. Nie? Nie jest to tak czasem, że wstydzimy się mówić w danym czasie o Jezusie? Niby w nas coś mówi, że powinien, ale nie mogę. A potem jest, już jest za późno i potem przyjdzie jeszcze ten głos oskarżający. Tchórz jeden. Tak jak Piotr. Tak jak Piotr nieraz. Który był tchórzem i jeszcze mówił głośno. Panie, i nawet swoje życie zostawię dla Ciebie. Dawaj tą próbę, ja idę z Tobą. A Jezus powiedział, chłopie, jutro, rana, z rana, około 5, 6, jak kogucik będzie wydał dźwięk. Jak? Piał? Już kilka razy dosłyszałem i nie pamiętam. Będzie piał. To wtedy już 3 razy tego czasu, wtedy, kiedy kurie się śpią, to już 3 razy będziesz mówił, że nawet mnie nie znasz. I pamiętajmy, była taka dziewczynka, która miała 12 lat, która sprowokowała go. Powiedziałem, a ty znasz tego Jezusa? Ty nie byłeś z nimi przypadkiem? Nie. Mała dziewczynka, 12 lat. Albo 13. A potem było spotkanie z żywym Bogiem i Duch Święty zaczął zamieszkać w nich. I ten sam Piotr głosił kazanie. Był gotowy, aby zostawić swoje życie. 1000 ludzi się nawrócili. I zmiana koncepcji całkowicie. Rozwałka systemu. Już zaraz kończę. Dzwonki nie przestają dzwonić, ale ja zaraz kończę.
zachęcić. To jest to, abyśmy mogli w ciszy znaleźć ten czas w domu, myśleć na ten temat i się wgłębić w ten temat. To jest kolosalna zmiana, jeśli chodzi o życie chrześcijańskie, jak wierzymy w tą prawdę, że to już nie nasze staranie, już nie nasza służba, już nie nasze kazanie, już nie nasze próby, żeby komuś tam głosić, już nie nasze ludzie kochani, ile można. To jest jedna wielka męczarnia. To jest jedna wielka męczarnia. Jeśli to nie jest z Jego ducha, jeśli to nie jest to, że On robi to przez nas, to wtedy my się męczymy cały czas. Będziemy zmęczeni nieustannie, będziemy sfrustrowani cały czas i będziemy cały czas niezadowoleni, że Kościół nie wygląda, jak wygląda. A wystarczy jedna prosta recepta. Receptura? Recepta. Dalej nie wiem, bo teraz 5 osób powiedział, nie wiem. Recepta. Taka prosta recepta. My już musimy przestać pracować dla Niego. My musimy Go poznać na nowo. Świeżo na nowo. Na nowo Go poznać i na nowo przypomnieć sobie prawdę i według tej prawdy zacząć żyć. I to zmieni naszą codzienność. I wtedy powstajemy i będziemy latać, fruwać i nie męczymy się. Tylko to wiemy, to jest Jego moc, Jego zdolność i to jest jedna wielka radość. I nagle powiemy jak Paweł, robiłem więcej niż ktokolwiek z was. I to nie była arogancja. Lecz nie ja, tylko łaska, która mieszka we mnie i pracuje nade mną, mocniej niż u których innych. Takie są słowa Pawła. Dlaczego myślimy, że Paweł zawsze kończył albo rozpoczął list łaska i pokój? Łaska i pokój. Łaska i pokój. Nieustannie myślę, po co on tyle pisze? Przecież oni mają łaskę, ale nie żyli w tej świadomości. Dlatego on trąbił to cały czas. Łaska i pokój. Łaska i pokój jest nam dzisiaj potrzebne, aby żyć tym ponadnaturalnym życiem. Na co dzień. I to nie dlatego, bo mieliśmy rano, akurat dzisiaj nam się udało, mieliśmy 2 godziny czas z Bogiem. Nie, to jest dlatego, bo żyjemy w tych realiach, bez względu na to, czy my śpimy, bez względu na to, co robimy, to jest obojętne, co robimy. Jesteśmy w stałym włączeniu z Nim i to nie jest z nas, tylko Jego Duch działa przez nas. I to nie jest kazanie na temat hiperłaski, że jest obojętnie, jak ty żyjesz. Nie, wręcz przeciwnie. To podnosi próg, standard dla każdego z nas. Wtedy znienawidzisz grzech. Nie jesteś w stanie się śmiać, jak wszyscy inni się śmieją. Nie jesteś w stanie oglądać to, co kiedyś oglądałeś normalnie. Nie jesteś w stanie, masz zgrzyt. Nie zgadzasz się z chorobą, nie zgadzasz się z niewolnictwem. Po prostu jesteś wkurzony na to wszystko i mówisz nie, ja się nie zgadzam. Ale jak żyjesz tak, jak ten świat, to wtedy nagle wszystko jest normalne dla ciebie i dla mnie. To, co nie jest normalne, staje się normalne. Oglądasz rzeczy, które nie powinieneś oglądać i już nawet nic nie czujesz. Robisz rzeczy, które nie powinieneś zrobić, a jest to dla ciebie normalne. I tak jak jest napisane, stałeś się cielesny na nowo. I w tym kierunku nie chcemy iść. Chcemy iść w tym kierunku, że jesteśmy Kościołem, który jest święty, aby pod tą świadomością, że jesteśmy świątynią Ducha Świętego, że On zapragnie mieszkać w każdym z nas. Wyobraźmy sobie, że jako Kościół zaczniemy tą prawdę chwycić i według tego żyć. Wtedy nie potrzebujemy żadne słowa zachęcające do tego z przodu. Każde przychodzi zachęcone. Jak ja mam czas z Bogiem w domu, żadne nabożeństwo nie jest w stanie jeszcze coś do tego dodać. Powiem wam szczerze. I to ja nie mówię, że teraz ja siedzę w domu i chcę się odłączyć. Nie, wiem, że muszę być połączony z ciałem. Wiem, że muszę. Palec nie może sam funkcjonować. W połączeniu to jest Kościół. Ale ja nie przyjdę do Kościoła, żeby być zachęconym. Nie przychodzę już więcej do Kościoła, aby być zachęconym. Ja nie potrzebuję większą zachętę niż ten mój czas z Panem Bogiem w domu, bo lepiej już nie będzie.
jak siedzę w domu nieraz i mam wrażenie, że niebo jest otwarte nade mną i mam z Nim czas. I nie potrzebuję nawet, nie potem jakieś uwielbienie, tylko po prostu mam jakikolwiek dźwięk albo cokolwiek, nawet czasem w ciszy. I mam wrażenie, że gadam z osobą, która jest moim Bogiem. I mogę z Nim rozmawiać twarzą w twarz. Nie widzę Go i nie zawsze Go czuję. Ale wiem, że On jest. Wiem, że On jest. I możesz mi ciszę wszystko zabierać, co tutaj jest. Ale jedno nie możesz mi zabierać. Jedno nie możesz mi zabierać. I to jest to, dodaję, jak pozwolisz, Grzeszek, to, co Grzeszek ostatnio w zeszłym tygodniu powiedział, relacje lub słowo, lub pismo, to od razu niektórzy z nas słyszeliśmy, on chce na pewno powiedzieć, że pismo nie jest ważne. A w ogóle nie o to chodzi. W ogóle nie o to chodzi. Ale możesz znać pismo, a nie znać osobę. Tak jak faryzeusze. Znali całe pismo na pamięć. Znali pismo na pamięć, a mijali się z Mesjaszem, który był przed ich nosem. I my czasem żyjemy tak samo. Znamy wersety, znamy pisma, ale nie wiemy, jak spotkać się z żywym Bogiem w naszym domu. Dlatego lepiej ci się już nie pokazać palce na faryzeusze, bo pokazując jednym palcem na faryzeusze, pamiętajmy, trzy paluszki, pokazując z powrotem. Nie pokazujmy więcej na faryzeuszy, kochani. Lepiej patrzmy na swoje życie, czy Bóg dla nas jest dzisiaj autentyczny, prawdziwy, czy widzimy Jego życie w naszym życiu. I nie trzeba o tym długo mówić. Życie mówi za siebie. Grzesiek ostatnio powiedział ten przykład. Już naprawdę kończę. Kończę. I nawet nie będę się pomodlił. Kończę zaraz. Jednym zdaniem. Słowo lub relacje. Słowo lub relacje. Kochany Grzesiek powiedział, i dla mnie był bardzo trafny. Wyobraźmy sobie. Wiem, że dzisiaj nie musimy o tym myśleć, bo to jest daleko od nas. Nas to nie dotyczy. Bo dzisiaj mamy Biblię w 10 różnych sposobów mamy w domu, żeby czytać Biblię. Mamy materialne w różnych przykładach, mamy elektroniczne, różne przykłady. Ja tutaj uwielbiam, ja zawsze mówiłem, to jest czadostwo, ten sprzęt tutaj. Nigdy nie chciałem go mieć, a teraz go mam, myślę, no uwielbiam to. Po prostu mogę tylko klikać i mam od razu w innym języku i widzę, od razu mogę porównać. To po prostu jest rewelacja. Jakie ułatwienie. Ale wyobraźmy sobie, jakby był dzisiaj naprawdę ciężki czas i nie będzie na razie, a to jest tylko kwestia czasu. Pamiętajmy, że to jest tylko kwestia czasu. I to nie jest żadne czarnowictwo. Będzie tak ciemno, jak nigdy nie było ciemno i będzie jednocześnie przez koszul tak jasno, jak nigdy nie było jasno. Będzie taki kontrast między dzień i noc i pamiętajmy, że nie jesteśmy... I wyobraźmy sobie, że nie ma nagle... Nie masz żadnego pisma przy sobie. Nie masz żadnego pisma ani w tej formie, ani w papierowie, bo wszystko zostało ci zabrane. Wszystko zostało ci zabrane. Nie masz pismo. Co wtedy? Nie masz relacji już z żywym Bogiem? Masz. To jest coś, co nikt i nic nie stanie ci zabierać. Możesz być w więzieniu, i Słowo stało się namacalne i Słowo mieszka w Tobie, Jego Duch mieszka w Tobie i Ty żyjesz po prostu bez zmian. Duch Święty przypomina Ci o wszystkie Słowo, które, kim On jest i nagle jesteś w stanie normalnie funkcjonować. Lepiej poznać Słowo jak najlepiej. Z Duchem Świętym razem. Z Duchem Świętym razem. Bo nadchodzą czasy, kiedy Pismo może będzie nam zabierane. Bo największym wrogiem tego systemu, w którym jesteśmy dzisiaj, to jest Kościół. To jest Kościół. Nic inne. I nikt inny. Żywy Kościół. Tak jest. I skończyłem. Po takim kazaniu zbierzemy finanse. Kubełki są po bokach. Agnieszka S. jest. Jest. Na lewo
Ja oczywiście opowiem historię w tym czasie, jak będziemy zbierać. Powiem historię chyba ze środy. Szedłem do mojej pacjentki i zanim otworzyłem drzwi, to minąłem się z sąsiadką, która wychodziła na zewnątrz i trzymała takiego małego pieska na rękach. Jak się obracam, patrzę, ona z tym pieskiem idzie i zostawiła go na trawce. I mówię do niej, że temu pieskowi to dobrze, nie? Taki noszony. A ta pani mówi, że dysk mu wypadł. Ja tak patrzę, mówię, gdzie tam psu może dysk wypaść? Mówię, chyba że szyja, bo tutaj ma cztery łapy, więc ten kręgosłup jest w miarę taki stabilny, ale tą szyję podnosi cały czas, więc może tam coś rzeczywiście. Ona mówi, że tak, że w szyi, nie? No i dobra, no i tam się pożegnałem, czy idę do góry. No ale już słyszę, jak Duch Święty mówi, pomódl się o tego psa, nie? Ja mówię, nie będę się o psa modlił. Idę tam wyżej, moja pacjentka mieszka na trzecim piętrze, ale idę, już sobie myślę, no to będę miał świadectwo, że się nie pomodliłem o psa, nie? Tak sobie myślę, to będzie wesołe, ale to mnie jakoś nie dotykało, mówię o psa, ja się nigdy o psa nie modliłem. Chyba nie wiem, czy się kiedyś, albo nie pamiętam, żebym się o zwierzę modlił. No ale wszedłem na to trzecie piętro, no już wiem, że zaraz będę zawracał. No to zawracam do tej pani, no i mówię do niej, podchodzę i mówię do niej, że wie pani, ja jestem rehabilitantem, co prawda nie od zwierząt, ale mogę tak duchowo pomóc, nie? Mogę się pomodlić, żeby był zdrowy ten pies, nie? I ja taki troszkę jestem bojaźliwy, jeśli chodzi o psy, ale on podbiegł do mnie, pogłaskał, pogłaskałem go, mogłem ręce nałożyć, pomodliłem się, nie? Pani jeszcze podziękowała, powiedziała, że każda pomoc jest dobra, nie? I poszedłem, więc zachęcam was, jeżeli będziecie mieli takie myśli, to też jest stworzenie. Zwierzaczki nasze. Okej, to tak, taka wesoła historia. Słuchajcie, chcieliśmy teraz ogłosić pewne rzeczy. Krystian, jesteś gotowy? Ty będziesz ogłaszał czy Grzesiu? Przepraszam. Grzegorz Olszewski, zapraszam. Ja go zostawiłem, wyglądał dobrze. Ale zapewne spotkam tą sąsiadkę za jakiś czas może, więc dam informację zwrotną. Ja wierzę, że jest dobrze, że ten kręg tam nastawił się z powrotem i dysk jest w dobrym miejscu. To odnośnie paczek na Zakaczawiu, ale ustaliliśmy, że Łukasz będzie pierwszy mówił, a ja potem dopowiem jakąś tam końcówkę. No, siemanko wszystkim, jestem Łukasz, może mnie znacie, ja was wszystkich nie znam, chociaż na pewno tam może 1/3, może połowę znam, nie dorównam na pewno Rainiemu, ale wiadomo, jak się zna wszystkich, no to wszystko ma, wiadomo, ma to też dwie strony medalu. No, a to za chwilę o tym opowiem. Bo było dużo zabawy, naprawdę. Właśnie, ile mam czasu? Tak mało? A dobra. Jestem Łukasz, mam 17 lat. No i właśnie mieliśmy wczoraj taką akcję. Ona się odbywa co roku. Tak jest mniej więcej tydzień przed świętami. I ona polega na tym, że jest tam kilkanaście rodzin, takich wybranych, które już tam znamy od kilku lat i robimy dla nich paczki, pakujemy też właśnie dla nich w takich kartonach i wielką pomocą naprawdę dla nas była Fundacja ESPA, bo mieliśmy naprawdę wiele produktów takich spożywczych, mieliśmy zabawki, mieliśmy kartony, to była duża pomoc. Z każdego roku idzie nam coraz szybciej, bo teraz mieliśmy na przykład tą widę towarową, no i mogliśmy szybko przenosić te rzeczy, wiecie, kartony, no ciężkie na ogół były. No, na ogół nasz manszaft składał się z 10 osób, tam 3 chłopów i 7 dziewczyn.
O, nawet nie wiedziałem, że takie filmiki są. No. Wiecie, te kartony naprawdę były ciężkie, tam nie wiem, 20 kilo, może więcej, 30, 40. No i wiecie, trzech chłopów, siedem dziewczyn, no to no, trochę to było wyzwanie, ale kobiety pokazały swoją żeńską solidarność i też pomogły nam nosić tutaj. No i to się tak zaczęło gdzieś tak, nie wiem, od 10 i skończyło około 15. Pojechaliśmy właśnie do B1 i zaczęliśmy robić zakupy. Tam podzieliliśmy się na dwie drużyny właśnie. Mieliśmy takich dużych wózków, takie, no nie wiem, 4-5. Były bardzo ciężkie, właśnie sobie tam, tak sobie leciałem jak Superman. Ale naprawdę, jak wykonujecie swoją misję, to pamiętajcie też, że... Możecie też się dobrze bawić, naprawdę, no bo wiadomo, może ktoś na was krzywo popatrzy, ale to nie oznacza właśnie, żeby nie zapamiętać sobie tego tak, wiecie, tak naprawdę dobrze, bo jak się wjeżdża driftem w alejki, no to jest naprawdę super uczucie. No i naprawdę zachęcam was do uczestniczenia w akcjach, nie tylko w takich, ale i na ogół, jeżeli słyszycie o, nie wiem, o jakichś akcjach właśnie charytatywnych czy cokolwiek, no to bierzcie w tym udział. Znaczy nie tak z przymusu, wiecie, nie tak z umysłu, ale jak wam Bóg podpowiada, jak serce, róbcie wszystko z miłości, naprawdę, bo wtedy to jest taka radość w sercu. Jest takie coś napisane w pierwszym liście do Koryntian, w 13 rozdziale, że... Choćbym swój majątek przeznaczył właśnie na żywność dla ubogich i swoje ciało na spalenie, a miłości bym nie miał, to właśnie nic by mi to nie dało. I pamiętajmy, że osobno możemy wiele, ale razem w Kościele z Bogiem możemy wszystko. Więc no, to jest naprawdę mega. I doceniajmy to, co właśnie mamy, bo ta winda nam pomogła. Ludzie na ogół się zaangażowali, to też nam pomogło. Tak samo w Kościele. Mamy tutaj muzyków, tak, mamy media, mamy kamerzystów, więc no, naprawdę to jest coś. No, pastora, wiadomo, ale nie będę tam wszystkich wymieniał. No i wiecie, ja się naprawdę dobrze bawiłem, więc chodźcie na takie coś, bo naprawdę jest warto, macie wspomnienia, kiedy wam będzie smutno, no to to was na pewno rozweseli. Róbcie szalone akcje, nawet jak ktoś na was krzywo popatrzy, no to wiecie, nie bójcie się złamać tego prawa. Znaczy wiadomo, prawo jest po to, by nam pomóc, ale wiadomo, jest łaska i no... To jeszcze na końcu taka zagadka. Dobra. Co robi murarz i elektryk na scenie? Budują napięcie. No, Grzesiu, chodź. Ja na pewno nie przebiję tego, co tu było powiedziane do tej pory. Z takich rzeczy bardziej liczbowych, tak żebyście wiedzieli, to z tego, co pamiętam, zebraliśmy około 3000 zł samych zbiórek finansowych. Zrobiliśmy 20 paczek takich dużych z żywnością. Bardzo dużo też dostaliśmy od Fundacji ESPA różnych rzeczy, także to też bardzo chciałem podziękować w imieniu całego zespołu. I chciałem powiedzieć taką jedną krótką historię, która nam się przydarzyła wczoraj. Byliśmy z tymi paczkami właśnie na Zakaczawiu i tam wyszło paczek trochę więcej niż tych rodzin, które znaliśmy. I podeszła do nas taka jedna pani, która tam z nami rozmawiała i ktoś podszedł i powiedział, nie dawajcie tej pani nic, bo to jest pijaczka, ona pije z tymi, z tamtymi i tak dalej. I co zrobiliśmy? Poszliśmy z Łukaszem, zanieśliśmy tej pani wielką paczkę żywności. Także chciałem powiedzieć, że
ta pomoc była po prostu do wszystkich potrzebujących. Niezależnie od tego, jaki ktoś miał problem, czy w jakim nałogu, no bo Zakaczawy to jest specyficzne miejsce, ale po prostu mogliśmy pomóc tym potrzebującym. No i też wy mogliście pomóc oczywiście, jakby dorzucając się do tego wszystkiego. I taka końcowa rzecz, którą chciałem powiedzieć. To, co dostaliśmy od tych ludzi, to były bardzo duże podziękowania i wszyscy nam życzyli wesołych świąt, mówili, że tam bardzo dziękują, wiecie, niektórzy tam naprawdę byli bardzo poruszeni, ponieważ nie za bardzo mają z czego święta zrobić. No i jako, że Kościół się do tego przyłożył, no to chciałem wam to przekazać. Wielkie podziękowania od rodzin z Zakaczawia i wesołych świąt od bardzo wielu rodzin. Ja w imieniu całego zespołu chciałem podziękować wszystkim, którzy się przyłożyli tutaj do pomocy, wszystkim, którzy dawali jakieś środki czy jedzenie. Bardzo też chciałem podziękować jeszcze raz ludziom z Fundacji ESPA, bo naprawdę bardzo dużo tego mieliśmy. I całemu zespołowi, który poświęcił całą sobotę, żeby po prostu robić coś dla potrzebujących. To jest naprawdę duże wyzwanie, zwłaszcza, że są takie czasy, że my wszyscy jesteśmy zajęci, szkoła, praca i tak dalej, i całą sobotę poświęcić, to jest też coś naprawdę takiego, co warto docenić. Także dziękuję wszystkim no i widzimy się za rok pewnie z tą samą akcją. To witajcie, ja idąc z tropem Łukasza. Jestem Edyta, nie powiem ile mam lat, ale wciąż młoda. Na 33 się zatrzymałam. I mamy możliwość w kolejnej ekstremalnej, w jakimś wydarzeniu wziąć udział. A tym wydarzeniem jest, poproszę o slajd, koncert świąteczny. W zasadzie to już poświąteczny, koncert noworoczny. Jego imię Jezus. Kochani, ja ostatnio właśnie miałam też możliwość zorganizowania takiego koncertu w innym miejscu i widzę, jak naprawdę coś się dzieje, że jest otwartość i Bóg daje nam bardzo konkretne przesłanie, bardzo konkretne słowa, tak ja byłam prowadzona i naprawdę później widzę, jak On działa, jak On się porusza, jak On dotyka ludzi i to jest taka możliwość. Mamy koncert 5 stycznia o godzinie 19 i 6 stycznia o godzinie 18. To są dwa wspaniałe dni na to, żeby zaprosić kogoś i żeby przyjść z tym kimś tutaj na to wydarzenie. Jest wspaniały zespół, wspaniali prowadzący będą i mówcy, więc ja wierzę, że to będzie naprawdę dobry czas wypełniony Bożą obecnością. Jeśli ktoś jeszcze nie kupił biletu i nie ma, albo wie, że gdzieś tam z tyłu głowy wam leży, że tą osobę albo tamtą mógłbym zaprosić, zróbcie to. Nie ignorujcie tego głosu Ducha Świętego. Pamiętacie, ostatnio Jowitka mówiła, nie? Że usłyszała. My właśnie często słyszymy coś i wiemy, kogo nawet moglibyśmy zaprosić. Zróbmy to. Są jeszcze bilety. Na sobotę, z tego co wiem, już jest bardzo mało, ale na piątek wciąż jeszcze są bilety. 10 zł do Uli, o tu Ula mi pokazuje, także zachęcam was, zróbcie to, zaproście swoich znajomych, swoją rodzinę, ja już to zrobiłam. Dla tych, którzy online oglądacie nas i chcielibyście też jeszcze podjąć to wyzwanie i przyjść na tą ekstremalną imprezę, to piszcie na biuro małpaanastazis.org.pl, piszcie do nas i my się odezwiemy, można dokonać przelewu. 10 zł to naprawdę jest niedużo, a możemy zmienić świat w imieniu Jezusa. Amen. Witam was wszystkich również. Ja kontynuując temat tych koncertów naszych świątecznych, mam taką prośbę, ogłoszenie. Przy okazji tych koncertów będzie też oczywiście jakiś słodki poczęstunek dla nas i dla naszych gości. I w związku z tym potrzeba będzie zorganizować
jakieś dobre ciasto. A mamy tutaj dużo talentów, także ja zachęcam. Ja chciałabym tylko powiedzieć, że położę tutaj listę, może na tej kolumnie, tu jest też długopis. I tutaj są dwa dni, bo będzie koncert dwudniowy, czyli na 5 stycznia, jeżeli ktoś może przynieść, lub na 6 stycznia. To wpiszcie tutaj się w tym miejscu, jest taka tabeleczka. Ja to wszystko będę koordynowała, zobaczymy, czy będzie wystarczająca ilość. Także zachęcam bardzo do udziału i do udziału w takiej formie również. Dziękuję bardzo. Słuchajcie, ja chyba już zamykam ogłoszenia. Moje ogłoszenie dotyczy Sylwestra i kilka takich istotnych kwestii. Słuchajcie, bo my się będziemy już spotykać po Nowym Roku. W związku z tym, jeżeli ktoś chce wziąć udział w Sylwestrze, to zapisy do 24, żebyście pamiętali, dlatego że my musimy pewne rzeczy przygotować i kupić i potrzebujemy mieć jakiś tam zapas czasowy. Osoby, które się zapisały, nie wpłaciły jeszcze pieniążków, proszę, żebyście zrobili to najlepiej dzisiaj. Jeżeli nie, to jakoś tam będziemy się kontaktować, ale też potrzebujemy te formalności podopinać. Dodatkowa informacja, będziemy chcieli zakupić również posiłek na ciepło w postaci albo krokieta, który będzie kosztował 10 zł, albo zupy gulaszowej, która będzie kosztowała 15. Można wziąć jedno i drugie, ale gdyby ktoś chciał z tej opcji skorzystać, to też trzeba do mnie się zgłosić, poinformować i dać pieniądze i ja będę to zamawiać. I jeszcze dodatkowo, te osoby, które się zapisały na Sylwestra, też potrzebuję, żebyście po spotkaniu się ze mną skontaktowały i powiedziały, czy przyniesiecie ciasto, czy sałatkę. I jeszcze chciałam wam powiedzieć, że planujemy w trakcie naszego spotkania takie aktywności jak sekcja tenisa, sekcja planszówek, sekcja filmowa i sekcja taneczna. Także myślę, że będzie dla każdego coś miłego i każdy znajdzie coś fajnego dla siebie. I potrzebuję osób, które by mogły pomóc w przygotowaniu sali i potrzebuję też osobę, która będzie odpowiedzialna za sekcję muzyczną czy też sekcję taneczną, przygotowanie jakiejś playlisty i puszczanie dla nas. To tyle z moich ogłoszeń. Myślę chyba, że wszystko powiedziałam. Dziękuję. Dzięki. Pamiętajmy, że Sylwester to nie będzie stypa kościelna, to będzie dobra impreza. Aha, jeżeli ktoś chce jakiś alkohol wziąć, to we własnym zakresie. To jest istotna sprawa. Słuchajcie, jeszcze jedna rzecz, którą gdzieś tam, wiesz, że Pan Bóg gdzieś tam porusza serca. Pamiętamy, że Asia Konopska jest teraz w Betel. Przez rok będzie i jak wiemy, to tak to wygląda, że ona tam nie ma możliwości zarobkowej i ma też różne koszta, które ma cały czas i chcielibyśmy jako Kościół dorzucić jej parę groszy, więc ja tu będę stał przez chwilę i jak kogokolwiek Pan Bóg porusza, Duch Święty porusza, ma na sercu, żeby dorzucić troszkę Asi do jej potrzeb, no to zapraszam do mnie i my też jako Kościół planujemy z takiego funduszu też dorzucić, ale jeżeli osobiście was to dotyka, to też zapraszam do mnie i będziemy chcieli te środki przekazać bezpośrednio Asi. Albo z przelewem na nasze konto, tak, które jest na stronie i dopisać dla Asi Konopskiej albo Asia Konopska, to też przekażemy. Dzięki bardzo, widzimy się za rok w takim razie. Wszystkiego dobrego. Czuwajcie.